Dzień dobry, nazywam się Dariusz Olejnik i jestem jednym ze współwłaścicieli marki Kingsman Finance. W dniu dzisiejszym opowiem Wam o tym, co się wydarzyło tydzień temu, a mianowicie kradzież naszego służbowego samochodu. Ten wątek, ten materiał wideo na pewno będzie dobry dla tych ludzi, którzy jeżdżą w szczególności japońskimi markami i w Warszawie. Takim jak Toyota, Mazda, Infiniti. Niestety mamy dzisiaj bardzo dużą chęć grup przestępczych na tego typu samochody. Uważajcie na to, gdzie jeździcie, gdzie zostawiacie swoje samochody, to taka lekka przestroga. I dzisiaj w kilku punktach opiszę Wam to, co się wydarzyło i jakie kroki przeszliśmy, aby dojść do dnia dzisiejszego, gdzie samochód jeszcze się nie odnalazł, ale gdzie mamy pozgłaszane wszystkie sprawy do ubezpieczycieli, na posterunku policji i w leasingodawcy i w kilku krokach to, o czym powinniście pamiętać. Czyli numer jeden. W ogóle zmieńcie swoją higienę życia w samochodzie. Nie zostawiajcie dokumentów, portfelów, nie zostawiajcie kart, pilotów do bram. Zawsze miejcie torbę obok, zabierajcie ze sobą, kiedy tylko wychodzicie. Jeżeli macie jakieś zabezpieczenie samochodu, to ich po prostu używajcie. Numer dwa. Jeżeli już się to zadzieje, to zbierz monitoring jak najszybciej z miejsca, gdzie to wydarzyło się i od razu zgłoś na policję. Jadąc na policję, weź ze sobą kogoś, uspokój się, złóż zeznania, weź ze sobą dwie pary kluczyków, dokumenty, ubezpieczenie i pojedź złożyć zeznania. Pamiętaj, aby w trakcie zeznań poprosić na oświadczeniu o krótki zapisek, że ta szkoda zadziała się na rzecz leasingodawcy i wpisz dane leasingodawcy. Numer 3. Ubezpieczenie. Pamiętaj, aby przy zakupie nowego samochodu mieć ubezpieczenie AC, OC, to jest oczywiście obligo, ale również ubezpieczenie GAP, które zabezpieczy Ciebie na przyszłość oraz ubezpieczenie Assistance, które pomoże Tobie w trakcie oczekiwania na odzyskanie samochodu bądź zamykanie leasingu i całej procedury ubezpieczeniowej dłuższej niż 3 dni. Średnio taka procedura trwa między miesiąc a 2 miesiące. Różnie to bywa. Na sam koniec pamiętaj, aby poinformować wszystkich Twoich znajomych o tym, że Twój samochód zginął. Social media działa niebywale, ale to niebywale szybko i bardzo precyzyjnie. My w ciągu kilku godzin byliśmy w stanie ustalić nawet numery rejestracyjne samochodu grupy przestępczej, który jest używany do tego typu akcji. Oczywiście do dnia dzisiejszego samochód się nie odnalazł, natomiast byliśmy w stanie pomóc śledczym w tym, aby przekazać jak najbardziej rzetelne informacje od ludzi, którzy też byli poszkodowani z różnych części regionów Warszawy. No i tym niestety, ale akcentem będę kończył to wideo. Mam nadzieję, że to spotka jak najmniej ludzi. Nie jest to komfortowa sytuacja, natomiast ubezpieczenia, które działają na wypadek tego typu szkód, budują jakiś komfort. Mam nadzieję, że tych, których to dotknęło, to mieli te ubezpieczenia i będą czuć ten komfort. A jeżeli potrzebujecie jakiegokolwiek wsparcia i pogadania o tym problemie i o tym, co się zadziało, dzwońcie do nas, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Każdy z naszych Kingsmanów chętnie odbierze telefon. No i chyba tyle. Życzymy miłego dnia. Hej, cześć.